Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku. Spośród osób, które wskazały identyfikację inną niż polska, najwięcej prawie 586 tysięcy było Ślązaków. Na kolejnych miejscach znalazły się identyfikacja kaszubska i niemiecka. Według politologów wyniki spisu nie są zaskoczeniem, zaś mniejsza niż w poprzednim spisie liczba deklarujących się jako Ślązacy – w 2011 było to ponad 846 tysięcy. Wynika przede wszystkim z internetowego charakteru spisu i trudności technicznych, jakie wiązały się z odnalezieniem narodowości śląskiej w formularzu. Trzeba było wykazać się dość dużą wiedzą, w jaki sposób przejść przez system. Wstępne wyniki spisu dotyczące narodowości wskazują na utrzymujące się poczucie odrębności etnicznej społeczności regionalnych w Polsce. W spisie z 2021, podobnie jak w poprzednim, obok pytania o przynależność narodowo-etniczną zadawano pytanie o język używany w kontaktach domowych. Około 458 tysięcy ludzi zadeklarowało, że posługuje się językiem śląskim.